Vlogu z obozu. Pewnie się niektórzy zastanawiacie, jaki vlog, jaki obóz. Otóż mówiłam o tym tylko widzom na Instagramie, na Instastory, a wam nie, więc możecie być lekko zaskoczeni, ale tak, jedę na obóz i obóz będzie trwał cały tydzień. Jest to oczywiście obóz konny, więc tym bardziej fajnie, akurat tematyka mojego kanału. Na ten obóz jadę z dwiema innymi dziewczynami, Mari i Tosia. Kręciły one razem ze mną Imagination, więc powinniście już wiedzieć, o kogo chodzi. Ale nie przedłużajmy, tylko zaczynajmy tego vloga. Te żółte pasy na ulicy wyglądają, jakbyśmy jechali jakąś zagraniczną autostradą. Zadawajcie się z nią, ona gra tylko w Pokémony. O co ci chodzi? Nie, ale on mi się podoba, ja bym go chciała. A to jest jakiś nowy? Nowe malowanie. Serio? Ale ładny, ale ładny jest, mi się bardziej podoba niż ten twój. Ten sam mold. No, ale nie tamten. Ten sam mold, ale trochę. Wiecie, jakie mam zdanie o nowych Snape'ach? No wiem. Ten jest fajny. Bo ja to mam. To się to ma. A ja mam z tych nowych. O, ale pokażę wam najgorszy. A ja to mam. A ja to mam. Nie wiem, czy jest do chwalenia się. Jakby połączyć to wszystko, to my mamy bardzo dużo rzeczy z tego. Potem jedziemy, wjeżdżamy, potem tu wysiadamy znowu w ćwiczebnie, jedziemy na linię środkową, stajemy, ukłony i koniec. My na miejscu, moi drodzy. Tak, tu jest Tosia, tam jest... Schowała się. Tak. A wy, który z tych to będzie ten, na którym będziemy jeździć? Pewnie żaden. Spójrzcie, jak tu ładnie jest. Tam jest, tam są koniki. Tam jest jakieś bajorko, jeziorko. Fajnie. Co się dzieje z tą rurą? Ja się boję takich rur. Drodzy, jesteśmy już na miejscu. Tutaj jest nasz pokój. Ale patrz, jakiego fajnego mema znalazła. Tak. Specjalnie. Ale weszliśmy do pokoju. To jest półeczka, na której mamy wszystkie nasze końskie ciuchy. Jest ich bardzo dużo, na dole są buty. Tutaj taka też kolejna półeczka. Tutaj są dwa łóżka, tutaj Stania Księżycowa tyłem. Tutaj Tosia, ale witam. No. Mamy telewizor nawet, nieźle. Tu moje łóżeczko. Tutaj taki fajny dywanik. Tutaj mamy... Tu jest prowiant. Tak, tu jest taka nasza miejscowa na prowiant. Tutaj koniki, które wzięłam ze sobą. Dziewczyny też miały wziąć, ale oczywiście zapomniały. Nie, jest jakiś pan idzie. Co ciekawego, że czarne tło pokazuje wszystkim. No, już matko. Fajnie, jak tu ładnie. Już... Ile koni już na padok? Pewnie już koniec jest? Łamik! Tutaj widzicie nasz pensjonat. Są pokoje na dole i są pokoje u góry. My mieszkamy u góry nad stajem, więc fajnie, że na dole są koniki, a u góry są ludziki. Dużo tu koników. Ogólnie to, patrzcie, jest burza, ale fajnie na obozie. Zaraz będzie piorun, zaraz będzie piorun. Musicie poczekać. Jesteśmy w stajni. To jest koń, którego czyści Tosia. Peron. Muszę sprawdzić, czy na pierwszej jeździe będzie koń, na którym ja jeżdżę, żeby wiedzieć, czy będę musiała go czyścić. Nie, właśnie nie. Widziałam coś. To zaraz podejdę tam. Jak ty skończysz, to ja tam sobie podejdę i zobaczę. No więc patrzcie, jaką ma śmieszną kostkę. Weronik. Hejo. Ładnie rozczesany ogon. Wiecie, jak on miał zbrylony ten ogon, ale ja taką oto szczotką polecam. Proszę, pięknie. Tutaj jest dzwoneczek, którym wczoraj jeździłam. Hej. Nagrywasz to? Tak. No to tak. Mówiłam, że, znaczy, że słyszałam, jak mówiła tej babce. Jestem kamerzystą. Że... Jak próbuję na niej skręcać, to jej przechodzi do galopu. Nie wiem, o co chodzi. Ciekawa jestem. W sumie to podobnie było z dzwonkiem, tylko że dzwonek nie był na rowisty, że biegł do przodu, tylko... jakby to powiedzieć... Tylko na łydki reagował.
Pewnie. Pozdrawiam wszystkich widzów. Dzisiaj będzie live. Ojej, ty właśnie, musimy go ogłosić. Bo ja w ogóle nic, muszę zrobić jakąś ten... A więc... Ogólnie to... Kasia jest wkurzona, bo była pani sprzątaczka. I sprzątała pokój i umyła łazienkę i podłoga jest mokra. Deska klozetowa jest mokra, więc... Bo tak głupio zapowiadać live'a, bo może się okazać, że zrobią nagle nam jakąś zabawę czy coś. Jakieś integracyjne spotkanie, a my tutaj na live'a nagrywamy i trzeba będzie przerwać. A jak będzie spontaniczny live, to w każdej chwili będziemy mogły go włączyć, bo będziemy wiedziały, że mamy teraz wolne. W każdej chwili będziemy mogły go wyłączyć. Vlogu dzień trzeci. Tosia znowu dostała Perona. Ja jej pomagałam go ten... To jest taki wymóg i my mamy na 9 znowu. Ja jeżdżę na solarku, czyli na tym, którym jeździłam wczoraj po południu. I dzisiaj są skoki, więc wiecie. Jupi! Jedzie Mari! Jedzie Mari! Dawaj! Ja dawaj, dawaj! Wygrasz ten zawody, czy coś tam? Yeah! Yeah. Właśnie Lucja jeździ. Nie znasz, zapamiętaj. I robię łamik. Ona właśnie się na mnie patrzy. Sezon pierwszy. Mari, łamik. Halo! Jesteśmy po kolacji. Na kolacji były zapiekaneczki, bardzo dobre. W ogóle tutaj dobre jest jedzonko, co Natasia? No. Jesteśmy po kolacji. Na kolacji były zapiekaneczki, bardzo dobre. W ogóle tutaj dobre jest jedzonko, co Natasia? No. Idziemy na grafik zobaczyć, czy żyje. Zobaczyć, jak tam będzie i... Subskrybujcie Łukię! Uśmiechnijcie się do kamery. Obydwie Tosie. Ta robi się kisiel, a ja piję już słodzone kompot. No, to jest kompot. To jest woda z sokiem. Patrz, to jest tam. Nie, bo to jest. Ja nie reklamuję, nie mam sponsoringu. Lodo. Chodźcie, jakie dobre. Znam. Trzeba coś nagadać na vloga, bo. Dawno nic nie było. Jesteśmy na ognisku. Biorę kija. Chleb. Już nawet ognia nie ma. No i moi drodzy, tak by wyglądały te 7 dni. Wyglądało te 7 dni. Wyglądałby ten obóz. Nie wszystkie dni nagrywałam, bo też nie zawsze miałam czas. Czasem nie, po prostu nie czułam się na siłach. Ale jeszcze takie podsumowanko, ponieważ dzisiaj jest ostatni dzień. Tak. Jesteśmy już spakowane, tu się jeszcze suszą nasze rzeczy. Pokażę wam czaprak. Wczoraj kupiłam czaprak, więc pomyślałam, że wam pokażę. Tak, z firmy Equest, Equestrian Design. Był taki ładny, żółty. Bardzo chciałam go kupić, bo ogólnie chciałam, moim marzeniem jest kupić piratowi żółty czaprak, ale kupię mu na pewno. Ktoś go wykupił przede mną, a poza tym był jakiś taki dziwny krój, wiecie, że... On nie był taki jak ten, tylko miał jakiś taki krój, że to się tak kończyło gdzieś tu i taki dziwny był. I poza tym był mały rozmiar jakiś, tam był rozmiar 21, ten jest rozmiar 22. I no, ale myślę, że ładny, przetestuję go na pewno w tym tygodniu. Zobaczcie, tu ma takie złote paski, ogólnie to bardzo mi się podoba ten czaprak. Taki ciemna zieleń, muszę do niego to kupić jakieś ładne owiki czy coś. A więc tak, no jestem już w domu, czas podsumować to, co było, ten cały obóz i tak dalej. Powiem tak, obóz był całkiem spoko, fajnie się bawiłyśmy,
miło spędziłyśmy czas, ale chyba gdybym miała tam drugi raz pojechać, to nie wiem, czy bym tam pojechała, ponieważ pierwsze to jest dosyć daleko, bo jechałyśmy aż 5 godzin drogi, więc trochę męcząca podróż jest, ale dziewczynami było spoko, jakbym jechała sama, na pewno byłoby bardzo nudno, więc no fajnie. Cały obóz, tak trochę mi brakowało czegoś, myślę, że oczekiwałam czegoś więcej, liczyłam na coś więcej, więc no nie jest to najlepszy obóz konny, na jakim byłam. Myślę, że będę próbować dalej, aż może znajdę jakiś taki super ekstra fajny, na który będę chciała jeździć co rok. Więc raczej w przyszłym roku, jeżeli będziemy się wybierać na obóz jeździecki wszystkie trzy razem, to chyba gdzieś indziej. Chcę Was jeszcze przeprosić za to, że troszeczkę rzadziej się filmy pojawiłam, ale pamiętajcie, że ja głównie chciałam wakacje poświęcić, jeśli chodzi o filmy na serial, więc jeżeli widzicie, że nie ma jakiegoś filmu, a powinien być, bo przez ostatni czas wstawiałam regularnie w poniedziałki, to znaczy tylko o czymś jednym, że trwają prace nad serialem, że widocznie musiałam montować, jeszcze kończyć montować tam któryś odcinek i po prostu nie miałam czasu, żeby nagrać coś innego. Plany na najbliższy taki czas z filmami. Cały czas pamiętam o konkursie, myślę nad zasadami, to trzeba naprawdę przemyśleć, ten konkurs musi być przemyślany, żeby móc go wprowadzić w życie, w kanał. Tak samo Barn Tour to dosyć duże przedsięwzięcie, na pewno będę chciała je nagrać w wakacje, ale zacznę go nagrywać dopiero wtedy, kiedy będę wiedziała, że nie jestem z odcinkami serialu do tyłu, że się wyrobię i tak dalej, bo nagranie takiego barnturu i sam montaż to jest bardzo, bardzo dużo roboty. Chyba najbliższy filmik to pokażę Wam moją taką odświeżoną kolekcję koni, znaczy nie całą, bo całą to zawsze pokazuję pod koniec roku, ale będę chciała Wam pokazać kilkanaście moich nowych koni, bo trochę się ich nazbierało, a już nawet nie miałam Wam kiedy Wam je pokazać, a trochę nowości przybyło do mojej kolekcji. Mam nadzieję, że vlog Wam się spodobał, że Was nie zanudziłam, że nie był jakiś mega nudny. Jeśli chodzi o vlogi, to dopiero zaczynam, choć nie wiem, czy będę kiedykolwiek jakiś prowadzić w ogóle. Jeżeli Wam się ten vlog spodoba, to możecie napisać, czy chcecie takich więcej. Mogłabym na przykład nagrać taki luźny, wakacyjny dzień mój z nagrywania serialu albo z wyjazdu do stajni, bo dużo osób mnie prosiło, żeby było więcej filmów z moim koniem, a przez ostatni czas w sumie, nie wiem, na moim kanale są chyba trzy filmy, w których jest mój koń. A wiem, że niektórzy chcieli też więcej takich filmów z żywymi końmi zobaczyć. No, to chyba tyle. Pozdrawiam wszystkich, którzy są z tego obozu i oglądają ten film. Oraz dziewczyny, które ze mną były na tym obozie, w sensie mam tu na myśli Tosię i Marii. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!